Nazwa Tarnów pochodzi od tarniny, która rośnie tutaj od wieków. Wiosną roślina pięknie kwitnie białymi kwiatkami, natomiast jesienią owocuje. Te owoce kiedyś były wykorzystywane w ziołolecznictwie, natomiast teraz gmina mocno promuje tarninę, a mieszkańcy przyrządzają z niej różne smakołyki, na przykład robią nalewki. Tarnina w mitologii celtyckiej była uważana za roślinę świętą, natomiast według innych przekazów właśnie z tarniny przygotowano koronę cierniową dla Jezusa Chrystusa. W kulturze chrześcijańskiej często była wiązana z szatanem, natomiast w średniowieczu na stosach z tarniny palono czarownice. Tarnina to śliwa, krzew z rodziny różowatych, po łacinie Prunus spinosa. Rośnie w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce. Ale prawdopodobnie tylko w Tarnowie Opolskim stała się elementem miejscowego herbu. Z cierpkich owoców tej przydrożnej śliwy mieszkańcy gminy wytwarzają lokalne smakołyki. Doroczne święto tarniny to okazja do promocji i kultywowania dziedzictwa przodków. Herbem gminy jest znak trójpolny, a w nim symbole miejscowego rolnictwa. Gałązka tarniny, koń oraz historyczne wapienniki, filar rozwoju gospodarczego gminy. Nie byłoby historii Tarnowa Opolskiego bez skały wapiennej. Właśnie kamień wapienny jest największym bogactwem naturalnym tej gminy. Wszystkie okoliczne wioski są położone na tej żółtej skale. Już w XV wieku zaczął się tutaj rozwijać przemysł wapienniczy. Wówczas powstały pierwsze piece do wypalania wapna i od tamtego momentu ten przemysł wapienniczy nieustannie się rozwija. Największym zakładem pracy na terenie gminy jest Luast, przedsiębiorstwo znane wcześniej pod marką Śląskich Zakładów Wapienniczych Opolwap. Wapień triasowy, czyli miejscowe białe złoto, był w przeszłości najważniejszym surowcem budowlanym w okolicach Tarnowa. To podstawowy składnik wynalezionego w XIX wieku cementu portlandzkiego. Jest także cennym dla naukowców i kolekcjonerów źródłem skamieniałości zwierząt morskich żyjących tu miliony lat temu. W tarnowskim kamieniołomie odkryto najstarsze na świecie rafy koralowe ery mezozoicznej, liczące 240 milionów lat. Obejrzeć je można w Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Kolejnym ważnym surowcem mineralnym gminy Tarnów Opolski jest piasek i żwir. W ciągu tysiącleci bogate złoża obu kopalin utworzyły się w meandrach Doliny Odry. Dziś na bazie odrzańskich złóż działają piaskownie i żwirownie w okolicy Przywór, Kosorowic i Miedzianej. Miejsce to jest przeze mnie bardzo często odwiedzane. Prowadzę tu badania geobotaniczne i stwierdziłem wiele gatunków chronionych i rzadkich roślin, m.in. rzęś hakowatą, Przęstkę pospolitą, grążela żółtego, liczne gatunki glonów. Także jest to naprawdę bardzo ciekawe miejsce, szczególnie dla takich turystów, którzy są bardziej odmienni od pozostałych, czyli lubią znajdować coś innego, szczególnie pod względem przyrodniczym. I co ciekawe, tutaj są bardzo czyste wody i można tutaj uprawiać fotografię przyrodniczą podwodną, co w naszym kraju jest dosyć rzadko jeszcze spotykane. Niby wydawać by się mogło, że takie niepozorne miejsce, jakim jest ta oto piaskownia koło Miedzianej, a tutaj czeka na nas niezwykła niespodzianka przyrodnicza. Otóż w tym miejscu znajduje się niezapominajka błotna, ale w formie podwodnej. Czyli ona nie kwitnie, tylko żyje sobie pod wodą, wytwarza troszeczkę inne liście i jest to ewenement na skali regionu, a może nawet całego Śląska, bo nigdzie więcej takiego miejsca nie spotkałem, nie natknąłem się, żeby niezapominajka błotna nie rosła na podmokłej łące, tylko właśnie żyła sobie pod wodą, nie kwitła i rozmnażała się wegetatywnie. Jest jej tutaj z roku na rok coraz więcej.
przy tych piaskowniach i żwirowniach znajduje się strumień, który też toczy bardzo czystą wodę, w którym występują bardzo rzadkie zbiorowiska roślinne, tak zwane jest to rzeka włosienicznikowa, chroniona dyrektywą unijną wszystkich krajach Unii Europejskiej. Gmina Tarnów Opolski leży na piaszczystej równinie w południowo-zachodniej części Polski, na pograniczu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Niziny Śląskiej, 18 km na wschód od Opola. Posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne, drogowe i kolejowe. Składa się z 8 sołectw. Są to Przywory, Miedziana, Kąty Opolskie, Wali Drogi, Nakło, Kosorowice i Raszowa. Nazwa stolicy gminy różnie kształtowała się przez lata. Przed wiekami z łaciny był to Tarnów, po niemiecku Tarnau, po polsku Tarnów. Te nazwy przytoczył w swojej publikacji Konstanty Damrot, kiedy opisał nazewnictwo miejscowości na Śląsku. Po raz pierwszy wzmianka o Tarnowie pojawiła się w XIII wieku, kiedy to książę Bolko I sprzedał 40 łanów ziemi koloniście Gumpertowi. Były to łany leżące na terenie wsi książęcej Tarnów. Dziś główna ulica w Tarnowie nosi imię zasłużonego dla parafii proboszcza Czesława Klimasa. To on wybudował tę neobarokową świątynię wpisaną obecnie na listę zabytków Rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jednym z priorytetów rozwoju gminy Tarnów Opolski jest edukacja regionalna. W szkole dzieci od najmłodszych lat uczą się rozumienia i poszanowania tradycji. Każda wioska w gminie Tarnów Opolski chwali się swoim dziedzictwem kulturowym, skarbami natury. W każdej niemal wsi napotkamy po dziś dzień stare domostwa powstałe z miejscowego wapienia. Charakterystyczne opolskie domy, budowane szczytem do ulicy z tradycyjną laubą i figurkami świętych. Głazy narzutowe pamiętają epokę lodowcową, a tajemnicze leśne zakątki kryją niejedną legendę. Gminę okalają piękne lasy pachnące żywicą sosen i czarujące barwami jesiennej buczyny. Na terenie gminy Tarnów Opolski znajduje się 2709 hektarów lasów państwowych Nadleśnictwa Opole. Oprócz tego znajdują się lasy państwowe Nadleśnictwa Szczelce Opolskie oraz lasy niepaństwowe, czyli właścicieli prywatnych. Prowadzimy planową gospodarkę zarówno w lesie, jak i w hodowli zwierzyny. Teren obfituje w zwierzynę grubą, zwierzyny drobnej jest zdecydowanie mniej. Natomiast spotykamy tutaj zarówno jelenie, dziki, sarny, lisy, borsuki. Obfitość jest dość duża zwierzyny. Nie możemy narzekać jako myśliwi na brak obiektów do polowania. Lasy wokół Tarnowa Opolskiego są też siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin. Uczniowie z zaciekawieniem słuchają wykładu naukowca o tym, jak wiele pięknych okazów przyrody napotkać mogą w najbliższej okolicy. Lasy bukowe to typowe zbiorowisko leśne, które spotkać można w południowej części gminy Tarnów Opolski. Można zapytać, dlaczego akurat w tej części? Mianowicie tutaj występują skały wapienne, a na tych skałach wytwarza się gleba rędzinowa, na której rosną właśnie lasy bukowe. Jeśli chodzi o typ zbiorowiska leśnego, są to kwaśne buczyny niżowe, w których spotkać można wiele interesujących gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Spośród grzybów takim najciekawszym gatunkiem jest gwiazdosz trójdzielny, który posiada takie gwiaździste rozgałęzienia, stąd jego nazwa. I gatunek ten znany w Polsce jest tylko z kilkudziesięciu stanowisk, a te w okolicach
miedzianej należy do jednego z większych w Polsce. Jeśli chodzi o rośliny, to występują tu bardzo ciekawe gatunki storczyków, między innymi podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, buławnik mieczolistny, buławnik biały. Także sporo gatunków storczyków można tu spotkać. Występuje tu również lilia złotogłów, bardzo efektowny gatunek rośliny, objęty ścisłą ochroną. Jeśli chodzi o zwierzęta, to występuje tu gniewosz, wąż dusiciel, ale proszę się nie bać, to jest wąż, który dusi płazy i drobne gryzonie. Spośród ptaków można na przykład spotkać myszołowa, dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonego, muchołówkę żałobną, gatunki bardzo rzadko spotykane w Polsce, jak również w całej Europie. W lesie między Tarnowem a Walidrogami znajduje się, jak twierdzą miejscowi, jedyny na Opolszczyźnie krater po meteorycie. Według lokalnych podań podczas najazdu szwedzkiego ukrywał się tu miejscowy ksiądz wraz z parafianami. Ten urokliwy śródleśny zakątek nosi odtąd nazwę Księży Dół, a o jego utrzymanie dba Nadleśnictwo Opole. I właśnie wchodzę do tego Księżego Dołu, gdzie kilka metrów od obelisku, który został postawiony, znajduje się pozostałość studni, w której prawdopodobnie osoby, które tutaj się ukrywały na tym terenie, korzystały czerpiąc wodę. Znajdujemy się w kolejnym takim bardzo ciekawym miejscu, zresztą też owianym różnymi przypowieściami. I bardzo długo się mówiło o tym, że został tutaj zamordowany przez kłusowników jakiś leśnik. Historia się wyjaśniła niedawno, prawda jest zupełnie inna. Ten pomnik tutaj, ten obelisk, poświęcony jest panu Hugo von Ehrenstein. Była to osoba bardzo znana, dlatego że została odznaczona największym odznaczeniem ówczesnym niemieckim czy pruskim. Gospodarka nowoczesna na owe czasy polegała między innymi na tym, że tereny zostały zmeliorowane, czyli tutaj zostały wykonane rowy praktycznie przy każdym oddziale, w miejscach, gdzie jest troszeczkę bardziej wilgotny teren. Są rowy, które przez długie lata były utrzymywane w bardzo dobrej kondycji. One do dzisiaj, te rowy, istnieją. I do dzisiaj one mają te same zadania, które miały, czyli odprowadzają wodę z miejsc nadmiernie wilgotnych. Te drogi służą dzisiaj zarówno gospodarce leśnej, czyli wywozowi drewna. Tutaj idzie transport już w tej chwili bardzo ciężki, ale korzystają z nich również ludzie, którzy przyjeżdżają sobie tutaj na rowerkach. Przyjeżdżają wypocząć, tutaj się krzyżują te drogi od Maliny do Kosorowic i od Walidróg do Grotowic. Droga od Maliny do Kosorowic jest też szlakiem Jakubowym. Na średniowiecznym szlaku Jakubowym prowadzącym do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela leżą między innymi Kosorowice. Oznakowana symbolem muszli, najstarsza droga Europy, stanowi najważniejszy szlak kulturowy naszego kontynentu. Wójt gminy Tarnów Opolski we współpracy z zarządem firmy Luast postanowił w 2013 roku odtworzyć fragment starego szlaku pątniczego biegnącego od Góry Świętej Anny do Opola i oznakować tarnowskie Camino de Santiago za pomocą lokalnej żółtej skały. Przy historycznej drodze Via Regia leży wieś Nakło. Szczególnie interesująca jest miejscowa świątynia. Zewnętrzne ściany wykonano z bloków wapienia triasowego. Młodsza część budowli to przedsionek zabudowy z płyt białego i różowego wapienia złożonego głównie ze szczątków muszli. Morskie skamieniałości na kościele, prekambryjskie głazna żydowe, które przywędrowały tu wraz z lądolodem aż ze Skandynawii, oto przyrodnicze ciekawostki wioski Nakło, położonej przy średniowiecznym szlaku handlowym z Lipska do Krakowa.
Wzmianka o Raszowej po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach z 1297 roku. Wieś leży na glinach morenowych z lodowacenia Odry. Podanie mówi, że w dawnych czasach stał w Raszowej zamek, który zapadł się pod ziemię. Do dziś nikt nie odkrył zaginionych skarbów. Kościół w Raszowej to typowy przykład wykorzystania skarbów natury w lokalnym budownictwie. Jego podmurówka wykonana jest z białego wapienia triasowego. Zawiera liczne kanały będące jamkami mieszkalnymi fauny triasowej. We wsi znajduje się kilka głazów narzutowych pochodzących ze Skandynawii. Jeden z nich, prekambryjski granit, zdobi kościelne wzgórze. Pierwsza szkoła istniała tu już w roku 1301. W kątach opolskich warto zobaczyć kościół z końca lat 30. XX wieku z nietypową ośmiokątną wieżą. Przed wojną funkcjonowało tu kilka cegielni w oparciu o złoże iłu holoceńskiej terasy zalewowej Odry. Początki wioski Przywory według legendy sięgają czasu najazdu Mongołów w roku 1241. Podobno w obliczu zagrożenia okoliczna ludność schroniła się w lasach na prawym brzegu Odry. Tutaj kończy się nasza opowieść o bogactwach natury gminy Tarnów Opolski. Powiatowe dożynki odprawiane właśnie w Przyworach to najlepsza okazja, by podziękować modlitwą Bogu za wszelkie dary, za zebrane plony, a mieszkańcom za pracę i szacunek dla ziemi przodków. Pozdrawiamy serdecznie, witamy.